Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. I czekajcie, bo tu na sam start zombie mnie bardzo chce bić. Więc ja tylko go tutaj jebnę parę razy, żeby się uspokoił przyjaciel. Czekajcie, pod ścianę go muszę po prostu wbić. Więc pomacham sobie parę razy. Strasznie, że ten miecz jest zajebiście długi i mogę się dosyć mocno na dystans trzymać. Niczego tu nie znajdę. Okej, więc... sprawdźmy, co było w tym kufrze. I zobaczmy, czy zabiję w końcu jaszczura. Jak widzicie, tutaj mam zapis 23 Marvin. Zrobiłem go, ponieważ użyłem jednak tego Marvina, aby się wydostać z tamtej magicznej ściany. Od razu wyłączyłem i włączyłem grę, żeby ten Marvin mi się wyłączył. Jakby coś złego się działo, to najwyżej wiem, że od tego save'a mam się trzymać z daleka. Bardzo fajny kufer. Coś w nim jeszcze było, tylko nie widziałem co, jakiś pancerz? Pirackie ubranie, okej, jest całkiem silne, tylko... chociaż nie, to chyba nie pirackie ubranie było. Coś tu było. Pirackie ubranie już miałem wcześniej, tylko co to? Ciężka pałka z kolcami. Ciężka pała. Tak, feo. Tak jak mówisz. No, może dam ci radę już zabić. Miecz jest długi, więc może by tego mógł trzymać. Nie, nie będę mógł. Żaden kryt mi nie chce wyjść, no cholera jasna tą grę, no. Jezus Maria. Jeden kryt, gro, proszę. Ej, jest to jakieś pomysły. Strój Argosa, aha. Dobra, spróbuję jeszcze raz, inną taktykę zastosuję. Spróbuję go po prostu napieprzać lewym przyciskiem myszy. Nie, no zjebałem, ale może go zabiję. Zabiłem go, a teraz uciekam, bo mnie zaraz coś zje. Czekajcie. Kurwa, wiedziałem! Szmaciarzu pieprzony, cholera jasna, bycie chuj. Kurwa. Nienawidzę tej gry. Jak ja tej gry nienawidzę, to jest niesamowite. Wiecie co, zastanawiam się nad tym pancerzem Bractwa Śniącego, który mi proponował ten. Ten w obozie bandytów. Tylko nie wiem jak bardzo on jest dobry i nie wiem jak... Dobra, nie chcę się z tym bić. Jeszcze raz, są zbyt irytujące. Jakie w ogóle mam te eliksiry siły? Aha, 2 razy plus 3, no to niezbyt potężne. Daj mi to razem 6, czyli... no nic z tym nie zrobię. Ale tą pałkę ciężką fajna byłoby mieć. Zadaje 20 więcej obrażeń niż ten mój obecny miecz. Wolę mieć miecz niedoręczny, nim się umiem posługiwać. Gdzie jest w ogóle Hagen? Bo ja chyba bym mógł już dołączyć jakby co, tak mi się wydaje. Jak moja reputacja? Pomyślmy. André jest za tobą. Samuel jest z ciebie bardzo zadowolony. Widać, bardzo mu się przysłużyłeś. Leo twierdzi, że się nadajesz. Polowanie wam się udało. Mika wychwalał cię pod niebiosa. Ciekawe, czemu na początku nie chciał z tobą rozmawiać. Garant powiedział, że koniecznie musimy cię przyjąć. Wszyscy moi ludzie są za tobą. Bardzo dobrze się spisałeś. Jesteś gotów, by do nas przyłączyć. Ale nie chcę. Chwała.
Czyli wszystkie questy w obozie paladynów mamy wykonane, więc teraz wracamy się do obozu orków. I spróbujemy się pobawić właśnie w tym obozie orków i może w końcu da się przyłączyć do niego. Myślę, że i tak już questy powykonałem tutaj wszystkie. Nie wiem naprawdę, czy jeszcze coś mi zostało, ale potrzebuję na pewno lepszego pancerza. Myślę, że pancerz orków mi się przyda. Bo jednak ten obecny mój jest dosyć słaby. Ja padam na 2-3 hit od byle czego, co jest mocniejsze niż ścierwojad. Więc musimy się kawałek przejść do tego obozu orków. Więc... nie wiem, o czym mam, powiedzmy, z wami pogadać w drodze. Oczywiście nagrywam, to jest czwarty odcinek pod rząd. Wiem, że wy nie lubicie, jak ja nagrywam, powiedzmy, aż tak bardzo do przodu. Ale jednak, no potrzebuję robić taki zapas, bo kiedy mam ochotę grać, to mogę nagrywać nawet i 10 odcinków na raz, ale taka ochota mi się zdarza raz na jakiś czas, a potem jak nagram na przykład 1-2 odcinki, to potem wy zostajecie na przykład tak jak niedawno przez 3-4 dni bez żadnego odcinka, bo akurat mi się nie chce nagrywać i to jest złe, więc wolę nagrywać tak lekko w przód, ale żeby był ten zapas materiału, jakbym nie miał już ochoty na nagrywanie przez jakiś czas, żeby ten materiał był już przygotowany. No i oczywiście nie wiem za bardzo, co pisaliście wcześniej w komentarzu. Oczywiście pewnie zgaduję, że jechaliście mnie niesamowicie za to, jak ja powiedzmy zaprezentowałem się w poprzednich odcinkach, a konkretnie 2 odcinki temu, no ale czy on mnie zabije, jak podejdę bez zbroi pirata? Chyba nie. Okej, nie. Ale... no kurde, no nie wiem, co mam powiedzieć. No tak to wygląda, że tak jak mówiłem, jestem słaby w Gothica. I po prostu... w sytuacji... właśnie tych pierwszych leveli tego początku, to zawsze mnie tak wygląda, że ja sobie nie umiem za bardzo poradzić i będę ginął po 10 tysięcy razy. No chodź tutaj. Może ciebie już dam radę zabić. Ja jestem trochę mocniejszy. Okej, dałem ci radę zabić, ale nie... niczego tu nie znajdę. Troszeczkę walnąłeś, jebłeś w ryj, cokolwiek. Dobra, spróbujmy jeszcze z tobą. Kryt, proszę, bez i, jakiś kryt, nie wiem. Dzięki. Co prawda krytów było mało, ale i tak dzięki. Dobra, może teraz spróbuję powalczyć na arenie. Może teraz mam trochę większe szanse z tym mieczem i z trochę większą siłą. Co ty bez i robisz? Ty weźże idź do przodu. Dół, jakaś niewidzialna ściana, nie wiem o co chodziło. Ale tu jest jeszcze jedna kopalnia, którą ja miałem w sumie zwiedzić parę odcinków temu, ale w sumie możemy ją zwiedzić i teraz. Chociaż nie, to czekajcie, może ja ominę tego brzytwiaka, ale jednak lepiej i zrobię kolejny save. Jakoś tak tutaj się poskradam trochę, nie widziałeś mnie, ziomuś? Dobra, nie widział mnie. Dobra, sprawdźmy, co jest tutaj. O Boże. Ciemno jak w... dupie. Dobra, jak wejdą kryty, to obrażenia są naprawdę ładne już. Tylko, że te kryty muszą wejść, a... bezmienny nie jest zawsze taki chętny do dawania krytów. Zadawania krytów, może tak. Jesteś wojownikiem, tak? Dobra, to chodź. O Boże, nie to chciałem bez... nie to chciałem! Kryt?
Crit, Bezzy. Crit. To jest lekko monotonne, ale... Boże, to jest pełne skupienie teraz. Żeby mnie nie zjęło teraz kombo, jak zjebie kombo, to jest po mnie. No wejże kryt z Bezzy. Dzięki. Jezus Maria. Dobra, Serek może jakiś, ciemny grzybek. Zresztą mnie prawie w ogóle nie leczy. Kiełbasy trochę może. Okej, zróbmy save'a kolejnego. Nie mam jakiejś runy światła czy coś, przemiana wilka, niepamięć. No nie bardzo. Dobra. Nie mogę tu za bardzo chodzić z pochodnią. Dobra, postaram się go do ściany przybić. Boże, Bezzy, nie psuj kombo. Jeszcze nie przybiłem cię do tej ściany. Dobra, teraz go przybiłem. Smrodek srebra. Nie jest mi to potrzebne. Ani trochę. A nawet gdyby mi było, to bym nic z tym nie mógł zrobić, bo oczywiście nie mogę wydobywać żadnych pierdół. Typu ruda, srebro, złoto. Bo nie mam tej umiejętności. Ale wydaje mi się, że chyba będę musiał ją wykupić, bo nie widzę innego wyjścia. Kurde, czemu mnie od razu atakujesz, ty szmaciarzu? Jaki szkielet tu leży w ogóle? Nie, Bezzy, nie rób tak. Kryt, proszę cię, Bezzy, kryt. Kryt, proszę. Ta gra mnie bardzo nie lubi. Dobra, jakoś przeżyłem. Nic tutaj nie ma. W ogóle. Parę samorodków srebra, ale nie jest mi to w ogóle przydatne. Okej. W każdym razie kopalnia jest wyczyszczona, nic więcej tutaj nie ma, więc ja się na takim minimalnym zdrowiu spróbuję przejść właśnie do tych orków i znaleźć łóżko, bym chciał, tylko będę musiał przejść przez wszystkie brzytwiaki, które tutaj pewnie gdzieś w okolicy siedzą, chociaż nie, no nie ma tak źle. Dobra. Witam. Siema. Chciałbym łóżko. Czy jest tutaj coś takiego jak łóżko, panowie i panie? Jest. Dobra. To weź tu, wejdź na łóżko. Dzięki, Bezzy. Godzinę odpoczywaj. Chyba, że się noc robi. Która jest godzina w grze? 20.01. To wiecie co, ja przeczekam do rana. Więc odpoczywaj do rana. Siema. Chwila. Nie widzisz, że gotuję? No kurwa, nie widzę. Ale dobra, to jest twoje miejsce jako kobieta, okej. W sumie chyba nie tego mówić, bo nie moja dziewczyna to ogląda. Okej. Trudno. Rzekło się. Okej, okay. Noch. Hej, ty. Gar. Siema. Dobra, spróbuję jeszcze raz tą arenę zrobić, wiecie? Myślę, że powinno teraz pójść lepiej. Więc gdzie jest ten sam? Gdzie ty jesteś, przyjacielu? Sam. Jerry. Tom i Jerry, nie. Sam chcę ciebie. Wyzywam cię na pojedynek. Wyzywam cię na... Tak, to już słyszałem.
Mam nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. Pisaliście mi, jak mam z nim walczyć, pamiętam to. Pisaliście, że nie wiecie, jak może być tak słabym i przegrać walkę z nim. Korn, wypierdalaj! Okej, zrobię 26 save'a przed walką z nim. Widzę, że będzie pojedynek. No kurde! Ej. Hej! Walcz! Aha! Taki z ciebie cwaniak. Dwa kryty z rzędu, tak? Dzięki, gro. Dzięki. Widzieliście gnoja? Walcz! Widzę. Gorn! No, żeż... Posłuchał niewłaściwych ludzi. Walcz! Dobra. No teraz wygrałem, no. Dobra, co tutaj masz? Miałeś łuk, trochę strzał. Okej, i co za to dostałem? A, zamknęli. What? Jak oni zamknęli tą bramę? O, moja głowa! Nie mogę na to poradzić. Stary, masz niezły cios. Aha, i teraz nagle nie ma tej wielkiej... Spoko. Czy mi coś powiesz, że z nim wygrałem, czy muszę dalej wyzywać ludzi? Aha, muszę dalej. Spoko. Niech ci będzie. Więc zapiszemy sobie jako, że piękną walką z nim wygrałem. Przyznajcie się, to była najpiękniejsza walka, jaką widzieliście. Nie było lepszej. Nigdy. Chcieliście kiedyś tak walczyć jak ja, ale nigdy wam się nie udało. Wyzywam cię na pojedynek. Przecież nic. W porządku. Już dawno nikogo nie zlałem. Ten mam jak. Spotkamy się na... Patrz, jaki kurde cwaniak. Masz miłość, co ty robisz? A myślałem, że orkowie nie dają sobie wchodzić na głowę, a jednak. Korn, czy ty możesz przestać być na tej arenie, kiedy ja chcę walczyć? Dobra. Teraz policzę ci kości. Oni tak dziwnie czasami walczą, bo raz jeden atak dają, a raz dwa. Dobra, staram się jakoś zastosować do tego, co wy mi pisaliście, ale... No, no nie, no teraz to było tak chamskie, że się nie da, no. Fajnie. Ten osta... Okej, czyli jak jemu wyjdzie kryt, to jest automatyczny zgon dla mnie, tak? Spoko. Nie mam pytań. O, udało się. Dobra. No teraz trochę lepiej idą te walki, ale wciąż to jest jednak kaleczenie z mojej strony walki ogólnie. No ale cóż. Przynajmniej idzie lepiej niż wcześniej. O rany, moja głowa. Muszę przyznać, że dobrze walczy. Dzięki. Ale zakładam, że kilkaset ludzi, którzy to oglądają, się z tyłu nie zgodzą. Dobra, pokonałem ich. Czy ogólnie już wszystko, czy... Chwila. Nie z tobą, Jezus. Ty, ork. Też nic mi nie powiesz, czyli innego frajera muszę znaleźć, tak? Okej. Ty może? Aha, mogę cię wyrwać. Dobra, no to save.
Wyzywam cię na pojedynek. Nie ma sprawy, kolego. Trochę się rozerwę. Spotkamy się na arenie. Spoko. Okej, Gorn wydupuje z tej areny po raz kolejny. Okej, tradycyjnie tutaj jeszcze jeden save zaraz przed walką. Prawdopodobnie padnę z dwa razy zanim go zabiję. Czy zabiję, pokonam. Kryt, bezi, kryt. Bezi, kryt. Nie ty kryt! Bezi! Kryt! Boże! Uderzenie krytyczne! Critical strike! Cokolwiek! Rozmawiaj ze mną. Nie ignoruj mnie. No. To było wiadomo. Pokaż, na co cię stać. Aha, i logiczność. Bezimienny, walnij go raz, a dobrze, cię proszę. Boże, ale to jest tragedia. Nie lubię tej gry. Mówiłem to nieraz, ale nie lubię jej bardzo. Czy ty możesz ze mną porozmawiać jak normalny człowiek? Ja wiem, że... Jezus Maria. No. No, no mów do mnie, rozmawiaj ze mną. Żyj! No. Ziomuś! Halo! Halo, halo! Halo, halo, Franku! No. No kurde! O co jest? Nie mów, że o tym nie wiesz. Pokaż, na co się stać. Aha. To jest zła taktyka, jaką teraz próbowałem. O, kryt wszedł, nie wierzę. Nie no, ja nie wiem kiedy on będzie uderzał dwa razy, a kiedy będzie raz uderzał. On to robi tak losowo, że nie wiem kiedy ja mam się bronić dwa razy, a kiedy raz. No znowu nie będziesz o ze mną gadać teraz przez godzinę. Super. Chodź tu i rozmawiaj ze mną, szmaciarzu. Jezus Maria. No, gościu. Co z tobą jest nie tak, ty mnie powiedz. No, chodź. Pokaż na... Nie, ja mam to w dupie, wiecie co? Naprawdę, ja to mam w dupie. Pieprzę to. Ja padam na hita. Od kurde ich jednego krytyka ja padam na hita. Nie. Foch i chuj. Pierdolę, pokonałem dwóch. Wystarczy jak na razie. Gdzie był ten koleś, którą miałem oddać kula staty? Nie. Ty może? Ty. Zaniosłem paczki. Jesteś tego pewien? Za każdym razem, gdy mój brat otrzyma żywność, wysyła mi specjalny sygnał. Jeszcze nie otrzymałem od niego żadnego potwierdzenia. Jaki sygnał? Zaniosłem paczki. Na dodatek Mechron był bardzo arogancki. Mój brat czasami bywa taki, ale gdyby otrzymał paczki, już dawno bym o tym wiedział. Musisz z nim to wyjaśnić. No chyba się teraz pojebało, ziomuś tej. Że ja mam się wracać cały kawał drogi, żeby wyjaśniać z nim, bo coś wam się nie podoba? Naprawdę? Dlaczego wy mnie aż tak bardzo nie lubicie, co? Powiedzcie mi, dlaczego? O Boże.
Ach, fajnie. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Dobra. Wiesz co, Kokar, czekaj, może pokaż mi jeszcze raz te swoje bronie. Pokaż mi. Miecz rytualny. Fajny. Ale nie na moje, nie na moją siłę. Katana. 70 obrażeń, 50... Czy coś się w końcu zmieni? Nie chcę już. Kusi mnie trochę. Naprawdę w to wierzysz? Ta katana. Znasz już moje zdanie. Tylko ja bym musiał wypić dwie mikstury siły. Ale mnie pewnie zjedziecie za to, że je używam teraz, a nie wcześniej. Znaczy nie później. Dobra. Więc to by było chyba tyle. Czas odcinka mi się kończy, więc sobie usmażę tylko to mięso. I myślę, że będę się z wami żegnał, więc dzięki za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.